Sobota, 19 marca, uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, z Ewangelii świętego Mateusza. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki. Bóg przychodzi do Józefa we śnie, w nocy, kiedy świat się wyciszył, kiedy nie ma tej codziennej aktywności, kiedy można powiedzieć, człowiek pozostaje w ciszy sam ze sobą. I wtedy Bóg wykorzystuje tę sytuację, aby właśnie, kiedy człowiek nie jest niczym zajętym, kiedy nic go w żaden sposób nie ma, tych bodźców ubocznych, które gdzieś tam go dotykają, zgiełku, krzyku, codziennych spraw, przychodzi do Józefa i mówi: nie bój się, nie lękaj. Musiał wyczuć Bóg, który wysyła anioła, wyczuć, że Józef się lękał, bał. Moi drodzy, my nieraz też jesteśmy pełni lęku o nasze życie, o naszą codzienność. I Bóg do nas wysyła codziennie swoich aniołów, przychodzi sam do nas i mówi: nie bój się, nie lękaj. Nie bądź człowiekiem lęku, ale bądź człowiekiem nadziei, człowiekiem ufności. Nie bój się podjąć wezwania, przemiany, nawrócenia, jaką mamy teraz w czasie Wielkiego Postu. Nie bój się, nie lękaj, ja jestem z tobą, ja ci pomogę. Moi kochani, czy my potrafimy właśnie otwierać się na tą Bożą prośbę, Bożą łaskę, którą On nam daje całkowicie za darmo? Bóg mówi do nas całkowicie za darmo: nie bój się, ja jestem z tobą. Spróbuj, zaryzykuj, a twoje ryzyko nie będzie przegraną. Twoje ryzyko będzie ogromnym szczęściem, radością. Tego doświadczył Józef. Stał się opiekunem Syna Bożego. Otrzymał w darze od Boga wielkie dziedzictwo, opieki nad Synem Bożym. Bóg do nas mówi: nie bój się przyjąć Jezusa. Nie bój się przyjąć mojego Syna. Przyjmij Go do swojego serca. Zacznij Nim żyć. Bądź za Niego odpowiedzialny. Uczmy się od Józefa takiej postawy. Odpowiedzi Bogu tak, niech mi się stanie. To jest trochę na wzór Matki Najświętszej. Józef podobnie odpowiada Panu Bogu. Uczmy się takiej prawdziwej, szczerej, pełnej miłości, odważnej odpowiedzi i ufności, zaufania, nadziei wobec Pana Boga, który przygotował dla nas piękne plany, piękną historię przyszłości, bo przygotował dla nas zbawienie tylko wtedy, kiedy będziemy z Nim współpracowali, kiedy odpowiemy na Bożą łaskę, na Bożą miłość. Na ten sobotni dzień serca Wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, do zobaczenia jutro.